Czym jest Noc Muzeów? To cyklicznie organizowana impreza, której celem jest zachęcenie do zwiedzania placówek kultury. W trakcie Nocy Muzeów w wielu miejscach Polski muzea, galerie czy inne instytucje kultury udostępniają zwiedzanie w porach nocnych, często za symboliczną kwotę lub oferując w tym czasie dodatkowe, ponadprogramowe atrakcje. Tak właśnie było w tym roku w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim. Na zwiedzających podczas Nocy Muzeów czekał szereg atrakcji. To są figury, które są poubierane w stylizowane stroje z różnych epok. Mówię stylizowane stroje, dlatego że część z nich jest szyta na wzór strojów średniowiecznych, ale nie to średniowiecznych materiałów. Bo jak Państwo dotkniecie sobie na przykład pierwszego stroju z brzegu, no to żaden z fragmentów tego stroju nie jest szyty z oglądanego materiału, inaczej mielibyśmy dotknięcia alarmów i kół ochroniarzy. Nie mogło oczywiście zabraknąć tradycyjnego zwiedzania zamku i eksponatów dostępnych w zamkowych salach. Każdy chętny mógł chociażby usiąść na królewskim tronie, czy ubrać na głowę rycerski hełm. To jednak nie wszystko, bo na zewnątrz czekały kolejne, jak przystało na zamek, średniowieczne atrakcje. Ci, którzy po zwiedzaniu zamkowych komnat zgłodnieli, mogli skosztować średniowiecznej kuchni. Jeszcze trochę. No i świetnie. Myślę, że jest okej. Teraz musisz tam iść, tutaj do tej pani, do ogniska, trzymaj i upiec swojego podpłomyka. Swoimi umiejętnościami, ale już nie kulinarnymi, można było pochwalić się również podczas turnieju łuczniczego. Niżej. O tak, mocniej naciągnij i puść. Brawo! Pięknie. Cały czas w okolicach zwiedzających kręciły się zamkowe wiedźmy z przygotowanymi według pradawnych tajemniczych receptur naparami. I jak panie takiego skrzypu używały, teraz są tabletki ze skrzypem. To właśnie rosły im piękne, gęste, długie włosy, bo każda pani musiała mieć piękne, długie włosy, nie mogła mieć krótkich, tak? Miały ładną cerę, miały zdrowe paznokcie, nie łamały się, nie kruszyły. A jak bolał brzuszek, to co wtedy? Herbatka miętowa, tak? Cóż, kolejna okazja na nocne zwiedzanie dopiero za rok podczas kolejnej Nocy Muzeów.